Pokazywaliśmy Wam w tym sezonie wielokrotnie kurtki od Shimy, w które można wpinać różne podpinki, czyli m.in. podpinkę ochładzającą, której mówiliśmy już też kilkukrotnie, Windstopper, ale dzisiaj nie o tym, bo dzisiaj już jest koniec sezonu, dzisiaj mówimy o podpince ocieplającej. Kamilu, pierwsza ważna rzecz, wyjaśnijmy sobie to raz za dobrze. Rozumiem, że w każdą kurtkę, w którą można wpiąć te pozostałe podpinki, o których wspomniałem przed chwilą, można również wpiąć to, dzięki czemu będziemy mogli po prostu nie marznąć na mieście. Dokładnie, można wpiąć, ale też można jakby nie tylko dopasowywać to, bo to jest ważne. Oczywiście Shima wymyśliła patent na tą kurtkę aktualnie, natomiast czy my mamy kurtkę Dainese, czy my mamy kurtkę Helda, jakąkolwiek inną, to po prostu ta kamizelka też się do tego nada, bo nie musimy tak naprawdę nic wpinać, ona spełnia swoją funkcję, choćby nawet jeśli chodzi o chodzenie na co dzień. Mam klienta, który już taką kurtkę, a właściwie kamizelkę się u nas wyposażył i on po prostu w niej teraz, że tak powiem, funkcjonuje na co dzień, korzysta z mocy powerbanka i korzysta też z ciepła, jaka sama kamizelka po prostu oferuje. Więc nie tylko do jazdy motocyklem, ale po prostu do trochę łatwiejszych, takich trudnych warunków, jakie teraz nas czekają i chłodniejszych dni. Michał nie ma tutaj tej drugiej kamizelki po to, że ubieramy się w nie na cebulkę i zostawiamy tą kamizelkę z lata i dokładamy jeszcze tą zimową. To są jakby dwie różne technologie. Ta ma nas chłodzić, więc to jest bardziej tylko pokazane, że mimo, że jedna chłodzi, a druga grzeje, to jak ją odwrócimy centralnie tutaj do Was jakby od boku, od bocznej strony, to zobaczcie, że wcale nie ma takiej dużej różnicy, jeśli chodzi o tą ocieplającą kamizelkę, to nie jest bardzo gruba ta kamizelka, żeby miała wpływ po prostu na dopasowanie Waszej kurtki. Ja myślę, że musimy o tym powiedzieć, bo wspomniałeś o powerbanku, natomiast nie powiedziałeś, dlaczego on jest potrzebny. No właśnie, żebyśmy mogli w cudzysłowie oczywiście odpalić taką kamizelkę, czyli zasilić ją mocą, no musimy mieć swojego powerbanka. W dzisiejszych czasach myślę, że to jest też taki standard, że jak gdzieś tam się po prostu ktoś jest jakimś delikatnym podróżnikiem, czy po prostu funkcjonuje na co dzień dość sporo czasu poza domem, ma tego powerbanka w zanadrzu. I taki powerbank jest po prostu potrzebny, żeby taką kamizelkę uruchomić. Tutaj mamy sobie na froncie zaraz taki guziczek do odpalania, ogrzewania, a dodatkowo w samej kamizelce jest miejsce na ten powerbank. Nie, że my gdzieś kablem musimy go nosić w zębach. Dokładnie, albo trzymać w ręce, żeby po prostu zdawało to egzamin. W środku są kieszonki i zaraz przy kieszonce jest po prostu wyjście USB na to, żeby tego powerbanka podpiąć, więc wygodnie w kieszonkę go wsuwamy i my go tak naprawdę nie odczuwamy, że w ogóle nosimy ze sobą. A jest on po to, żeby właśnie powodować ciepło, bo to nie jest kamizelka, która ma być kolejną warstwą, która izoluje nas od zimna. Ona sama w sobie nagrzewa się, tak samo jak na przykład mamy elektryczne rękawiczki. Dokładnie w tej samej formie to działa. Powiedz mi, Kamilu, jaki to jest koszt? Bo to jest taka zaawansowana dość technologia. No właśnie, trzeba... No to jest, bym powiedział, koszt takiej kamizelki to jest bardzo budżetowa kurtka motocyklowa. Tak bardzo, bardzo. Myślę, że już nawet trochę nie w tych czasach, bo to jest cena poniżej 500 zł. Wow, no to rzeczywiście. 479 i naprawdę zdaję to egzamin. Dobrą kurtkę, żebyśmy kupili na motocykl z takiej średniej półki cenowej, to minimum musimy się teraz liczyć z wydatkiem 1000 zł, więc myślę, że taka kamizelka jest po prostu dobrze wyceniona. Myślę, że nawet bardzo dobrze. Słuchajcie, jeżeli chcecie ją przymierzyć, sprawdzić, jak ta technologia działa, zapraszamy koniecznie, przyjdźcie do nas do Motomio na Zakopiańską 171A. Krakowie, a jeżeli macie więcej pytań o tę kamizelkę, zadajcie je w komentarzach, dajcie kciuki w górę, obserwujcie nasz kanał i widzimy się w kolejnych filmach.